Witam Państwa. Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza na kolejny wykład genialnego profesora Andrzeja Januszajtisa. Tym razem będą to sławni ludzie w dziejach Pomorza Gdańskiego, z tym, że książęta. A za miesiąc będą uczeni, ale tym razem książęta. Zapraszamy. Drodzy Państwo, przyszedł czas na książąt. Czy byli uczeni? Oczywiście raczej nie. Książęta rzadko bywają uczeni. Ale to nie przeszkadza, że odegrali swoją rolę. No, książąt było wielu związanych z Pomorzem Gdańskim. Była przede wszystkim ta dynastia Sobiesławiców w średniowieczu, ale przecież już w swoim czasie pisałem i mówiłem o innych książętach związanych z nami urodzeniem. Na przykład w Gdańsku w 1620 roku urodził się książę Bogusław Radziwiłł. Tak, tak, Radziwiłł, ten sam z potopu, którego podobnie jak Sienkiewicz wspominamy niezbyt chętnie, a nie pamiętamy, że pogodził się z królem Janem Kazimierzem, że uzyskał od niego przebaczenie i że potem rządził w Prusach książęcych, w Królewcu, rządził mądrze, okazał się tam dobrym gospodarzem. Poza tym innym księciem urodzonym w Gdańsku, czy u nas na Pomorzu, ale akurat w tym przypadku w Gdańsku, był oczywiście królewicz Aleksander Sobieski, który tutaj w czasie pobytu pary królewskiej się urodził w 1677 roku. Był też książę Adam Kazimierz Czartoryski. Kiedy jego rodzice bawili w Gdańsku przez parę ładnych lat, w czasach burzliwych, też tutaj przyszedł na świat, a niewątpliwie odegrał ważną rolę w dziejach Polski i był niewątpliwie sławny. No ale o nich nie będę mówił, no bo już nie zmieści się to w krótkim wykładzie. No jeszcze można by też powiedzieć o księciu Ferdynandzie Ketlerze, ostatnim z tej rodziny. To był książę Kurlandii, który tutaj spędził ostatnie lata swego życia i to sporo tych ostatnich lat. Tutaj umarł w 1737 roku, a tu w ratuszu Starego Miasta w tej sali omawiano potem sprawę dalszej przyszłości Kurlandii, w której już wtedy rządził protegowany Rosji Biron, książę Biron. I tu, w tej sali odbyła się narada ogólnopolska i z udziałem również przedstawicieli Inflant na ten temat. No więc o nim też można by mówić, ale to zajęłoby znacznie więcej czasu. Tutaj w tym wykładzie ogranicza się do książąt z rodu właśnie tak Sobiesławiców. Tak się ich nazywa, bo pierwszym znanym przedstawicielem był Sobiesław, z tym, że on nie był księciem, on był namiestnikiem. Oni w ogóle aż do czasów Świętopełka byli namiestnikami Pomorza Gdańskiego z ramienia władców Polski, a dopiero Świętopełk wybił się, jak to się dzisiaj mówi, na niepodległość. Także niewątpliwie był najsławniejszym. Omówię jego postać, jego syna Mściwoja II, jego brata Sambora, założyciela Tczewa, i z córki Sambora, księżniczki Małgorzaty, która została królową Danii. No więc to też jest chyba powód do sławy. Ale zacznijmy wobec tego od Świętopełka. Zresztą
zaczniemy jeszcze od czegoś innego, taki zabawny, takie drzewo genealogiczne. W tym przypadku naprawdę drzewo, drzewo tych Sobiesławiców, tych najpierw namiestników, potem książąt. No i tutaj na głównym pniu tego drzewa widać Świętopełk, jest w środku troszkę u góry. Na prawo od niego jest Sambor pod gałęzieniu. Na jakiejś gałązce od Sambora jest ta Małgorzata. Natomiast na głównym pniu u góry jest Mściwój, drugi syn Świętopełka. Drodzy Państwo, Świętopełk urodził się około 1195 roku. Zmarł w 1266. Tutaj oglądamy portret z archikatedry oliwskiej, dawnego kościoła Cystersów, gdzie oni wszyscy byli pochowani. To taki gdański Wawel. Był to książę wybitny i potomkowie, potomność nadała mu przydomek Wielki. Natomiast nie podaje, co często się pojawia w opowieściach o nim, numeru drugi. Dlaczego? Po prostu dlatego, że Świętopełk pierwszy prawdopodobnie nie istniał. Nie ma pewności co do tego, czy żył. I wobec tego to dodanie numeru drugi byłoby jakby potwierdzeniem czegoś, kogoś, kto nie istniał. Oczywiście panować zaczął po śmierci swojego ojca Mściwoja I. Matką jego była Zwinisława. To znaczy przejął namiestnictwo, został namiestnikiem Pomorza Gdańskiego. Gdzieś to nie jest takie pewne, 1217, może 1219. Różnią się tutaj historycy w tej dacie. I od razu zaczęły się wojny, bo w ogóle jego panowanie było wypełnione waśniami zbrojnymi. I to po kolei ze wszystkimi, począwszy od pogańskich Prusów, poprzez Krzyżaków, poprzez książąt polskich rozmaitych i często nawet wielkopolskich. Zresztą w tych walce z aktualnymi książętami wielkopolskimi wdał się w te walki na skutek tego, że pomagał swojemu szwagrowi Władysławowi Odonicowi, czyli synowi Odona. Szwagrowi, bo Świętopełk ożenił się z jego siostrą, tak się przypuszcza, nie jest to stuprocentowo pewne, księżną wielkopolską Eufrozyną, której urodził się potem właśnie Mściwój, jego następca. No ale ona po jakimś czasie umarła, wtedy ożenił się po raz drugi i z tą drugą żoną miał dwóch synów i córki. Było tam więcej dzieci. No więc te walki były dosyć trudne. No zaczęło się od najazdów Prusów na jego ziemię. No i potem odbyła się taka wielka wyprawa, można powiedzieć krucjata, zorganizowana przez Leszka Białego, księcia krakowskiego i książąt polskich w 1223 roku. Właśnie na Prusów. Ale, czyli można powiedzieć, że działał wtedy w interesie także Krzyżaków i razem z Krzyżakami. Ale jak jeszcze to powiemy, Świętopełk jako pierwszy z polskich książek
Książąt zrozumiał zagrożenie ze strony Krzyżaków. No ale wcześniej była znana historia z Leszkiem Białym. To był okres rozbicia dzielnicowego. Wiadomo, że testament Bolesława Krzywoustego podzielił państwo na dzielnice. No i oczywiście każdy z jego potomków władających w poszczególnych dzielnicach dążył do tego, żeby mieć władzę nad całym państwem, mimo że teoretycznie istniał senior, który panował. Takim seniorem był na przykład właśnie Leszek Biały. No i różne były interesy. Akurat jeśli chodzi o Świętopełka, to jak powiedziałem, on przyjął tutaj w opiekę swojego szwagra, którego Władysław Laskonogi wypędził z Poznania, z Wielkopolski. Władysław Laskonogi był stryjem tego Władysława Odonica, ale to były wszystko właśnie rodzinne. Oni się kochali jak bracia, ale walczyli ze sobą zaciekle. Nie wahali się nawet przed zabójstwami. No więc broniąc, popierając Odonica, wielokrotnie najeżdżał ziemię wielkopolskie. No ale Leszek Biały zupełnie słusznie uważał, że trzeba położyć kres tym wszystkim waśniom i zwołał zjazd do Gąsawy w 1227 roku. Z tym, że popełnił jeden błąd, no być może nie mógł inaczej, musiał kogoś poprzeć. Poparł Władysława Laskonogiego, a więc już od razu Odonic uważał go za wroga. I w czasie tego zjazdu, kiedy już odpoczywali po pierwszych naradach, no doszło do zamachu i Leszek Biały został zabity. Na początku uważano, że zrobił to Odonic, Władysław Odonic Wielkopolski. Potem Wielkopolanie zmienili to i powszechnie uznano, że napadu dokonał Świętopełk, że to on osobiście, a w każdym razie jego ludzie, zabili Leszka Białego. Dzisiaj nie jesteśmy o tym przekonani i wydaje się, że jednak Odonic był tutaj bliższy, a Świętopełk najwyżej udzielił mu pomocy, dając mu ludzi, dodając mu ludzi, pomorzan, którzy mu w tym po prostu pomogli. Jakkolwiek było, była to zbrodnia. To się działo w listopadzie 1227 roku. Ale trzeba powiedzieć też otwarcie, że Świętopełkowi śmierć Leszka Białego była na rękę. On już wcześniej, w 1227 roku, zmienił swój tytuł. Przedtem w pieczęciach i w podpisach rozmaitych dokumentów tytułował się Princeps. Princeps oznacza naczelnika, czyli właśnie namiestnika, a więc nie najważniejszego władcę. Natomiast zmienił już w styczniu swoją tytulaturę na Dux, czyli książę, co oczywiście też Leszkowi Białemu nie mogło się podobać, bo powinien był udzielić na to zgody. On powinien mianować go księciem. Tak czy inaczej, księstwo gdańskie uniezależniło się od Krakowa wtedy. Zresztą w ślad za tym poszły rozmaite reformy, bo był to naprawdę dobry gospodarz. Oto jest jego pieczęć. Napisane Domini, czyli Pan, Dominus, Panu,
Świętopełk. No nie wiadomo było, jak po łacinie pisać ten Świętopełk. Świętopołk. Świętopołk. Świętopołk de Danceke, czyli no, książę Świętopełk, książę Gdańska. Tu jeszcze tego słowa dux nie ma. Interesująca jest ta lilijka obok jego postaci. Tą lilijką ci książęta się popieczętowali. No jest także ciekawy pierścień, który wyłowiono kiedyś tam, odkryto gdzieś tam w rzece przed wojną jeszcze. Kopia tego jest obecnie w Muzeum Wejherowie. Oryginał zresztą się zachował. I tutaj na samym środku, no, mówi się, że to jest kotwica, ale gdybyśmy to odwrócili do góry nogami, to byłby to dokładnie ten sam znak lilii, co na poprzedniej pieczęci tu z boku. Widzą Państwo te dwa listki lilii, dwa płatki po bokach zakręcone, jeden w środku prosty. I tu jest to samo, tylko skierowane w dół są te zakręcone płatki. Także jest to lilia. To był ich znak, nie gryf. Gryfa przypisano im o wiele później, ale gryf to jest no, zwierzę heraldyczne książąt zachodniopomorskich. Ważnym czynem Świętopełka było nadanie Gdańskowi praw miejskich, prawa lubeckiego. Po prostu przybyli tutaj imigranci, kupcy i rzemieślnicy z Lubeki i powstała ich dzielnica, a w każdym razie ich gmina, czyli organizacja. I oczywiście najbliższe było prawo lubeckie i książę to zatwierdził. Kiedy to się stało? W 1227 roku w podpisach pod aktem Świętopełka, no, nadającym, sprowadzonym z Krakowa Dominikanom Kościół Świętego Mikołaja, podpis wśród świadków tego aktu znajdujemy sołtysa Andrzeja. Sołtys to było coś zupełnie innego niż dzisiaj. To był urzędnik książęcy do spraw gminy miejskiej. Sołtys z reguły wtedy z ramienia księcia przewodniczył radzie, rajcom, radnym, którzy już się wtedy pojawili. No dopiero później, po wielu latach, no, rady w różnych miastach, w różnych państwach starały się tego sołtysa czy wójta książęcego jakoś odsunąć od władzy i wybierać sobie własnego przewodniczącego, czyli burmistrza albo prekonsula, bo tak to nazywano po łacinie. Więc obecność sołtysa świadczy, że gmina miejska na prawie, oczywiście prawie lubeckim, bo tak tutaj nie mogło wtedy być innego, musiała już w 1227 roku istnieć. Natomiast to, co oglądamy tutaj, to jest wstęp do potwierdzenia, czy raczej kopii zaktualizowanego prawa lubeckiego przysłanego z Lubeki braciom w Gdańsku, właśnie radnym konsulom, obywatelom Gdańska w 1263 roku. No, prawo, jak każde, obrasta z czasem rozmaitymi poprawkami, dodatkami i wobec tego przysłano
aktualny odpis przepisów prawa lubeckiego. To prawo, księga tego prawa z tłumaczeniem została niedawno wydana po polsku. Szkoda tylko, że w tym wstępie pojawił się błąd zupełnie zmieniający sens, bo tu jest napisane dla czci i na prośbę Świętopełka zostało to przysłane do Gdańska, a tam jest napisane, ktoś to przetłumaczył, że wbrew czci i wbrew prośbie Świętopełka, tak jakby on się temu sprzeciwiał. Ale to jest oczywiście tylko błąd, natomiast oryginał po łacinie wiadomo właśnie tak, jak tutaj wygląda. Więc w moim przekonaniu to prawo zostało nadane już w 1227 albo nawet wcześniej, bo Lubeczanie i ci sami ludzie pojawiają się w dokumentach już od lat 1220, 24 na przykład. Natomiast to jest tylko odpis aktualnego prawa, konieczny ze względu na różne dodatkowe przepisy. No ale jednocześnie tutaj mamy plan, fragment planu Śródmieścia Gdańska z zaznaczonymi, odkrytymi przez archeologów osiedlami, miejscami zasiedlenia. Drodzy Państwo, to jest to, co jest czarne, to jest tylko zbadana przez archeologów część tego, co było. Było o wiele więcej. No ale widzimy tutaj u góry przy ulicy Rajskiej właśnie dosyć duże takie czarne plamy, bo tam rzeczywiście mogła być ta lubecka dzielnica. Gdzie był wtedy? No to zależy kiedy. Pierwszy gród, jak się dzisiaj mówi, mógł być na Górze Gradowej, na Grodzisku nad Dworcem Gdańskim, ale potem oczywiście już w XI-XII wieku pojawił się na wyspie w Zakolu Motławy, tam gdzie później za czasów krzyżackich powstał Zamek Krzyżacki, a dzisiaj jest taka dzielnica, rejon Zamczysko, ulica Grodzka, między innymi Rycerska i tak dalej. To jest, pokazuje to, dlatego i zaznaczyłem tutaj, że w czasach Świętopełka, a na pewno już w czasie jego pogrzebu w 1266 roku, bo jest opis tego pogrzebu, istniały w Gdańsku trzy kościoły. Tam po prawej stronie, właśnie na tym Zamczysku, kościół Najświętszej Panny Marii, kolegiata grodowa. Tutaj w środku, trochę po prawej, kościół Świętego Mikołaja, właśnie ten, który przejęli Dominikanie. I kościół mieszczan na północ od niego, kościół Świętej Katarzyny, który już za Świętopełka miał takie wezwanie. Po raz pierwszy w 1263 roku wymienione. A zatem trzy kościoły już w tym mieście były, a więc można powiedzieć, że to nie była wioska, jak to przed wojną, zwłaszcza nacjonalistyczna propaganda niemiecka twierdziła, że to była wioska, którą, prawda, Krzyżacy zajęli i dopiero zbudowali miasto. To było już spore miasto w momencie zajęcia przez Krzyżaków w 1308 roku, a więc długo po śmierci naszego księcia liczyło ono co najmniej 6-7 tysięcy mieszkańców. No i trzy murowane kościoły. Tak więc mamy jego ważne elementy osiągnięcia, nadanie prawa Gdańskowi, miejskiego prawa, sprowadzenie z Krakowa Dominikanów i trzeba tu też wymienić jarmark świętego Dominika. Wprawdzie
taki jarmark ustanowił papież, ale niewątpliwie Świętopełkowi to odpowiadało, bo przyczyniało się do rozwoju miasta. Jeden z najstarszych, największy dzisiaj w Europie, taki tradycyjny jarmark. Tutaj przytaczam fragmenty jego żywota z kronik, opisów po śmierci. Tu w Gdańsku umarł, w Oliwie pochowany, równy mu się nie urodzi, podobnego Gdańsk nie ukoronuje. Gdy spadła ta gwiazda, był 11 stycznia. Ciekawe jest, że często w tych kronikach ówczesnych nie podawano roku, tylko datę dzienną. I dopiero potem trzeba było odtwarzać, w którym to było roku. No tak jak powiedziałem, w 1266. Mąż wyróżniający się heroiczną cnotą, kwitnący dobrem kraju i jaśniejący zwycięstwami. No i moja taka ocena, jako pierwszy z polskich książąt zrozumiał zagrożenie ze strony Krzyżaków i prowadził z nimi wojnę, właśnie wojny, które w końcu przegrał, ale utrzymał niezależność, integralność swojego księstwa. Za jego czasów Gdańsk uzyskał prawa miejskie, stał się jednym z ważnych portów i miast nad Bałtykiem. Podobność nadała księciu przydomek Wielkiego. Nieprzeciętny władca, wybitny wojownik i organizator, w pełni na ten przydomek zasłużył. No jeszcze można wymienić, odebrał Duńczykom Słupsk, odebrał książętom zachodniopomorskim Sławno, wprowadził te zwycięskie przecież wojny, utarczki z Wielkopolską, nawet zajął Nakło, które potem uzyskawszy okup oddał i wiele innych takich osiągnięć. No ale czas na następnego księcia, a jeszcze przepraszam, to jest hala targowa w Gdańsku. Fundamenty odkryte tego kościoła świętego Mikołaja, który istniał co najmniej od 1180 lat, murowany, kamienny, jeszcze miał przedłużenie na lewo pod ulicą Pańską z dwiema wieżami. No a u dołu jest pokazane, jak Dominikanie, kiedy go otrzymali, dodali takie boczne kaplice, także powstał jakby transept i rozbudowali w cegle. Zresztą powstał wtedy także pierwszy klasztor, którego kapitularz albo jakąś piwnicę można oglądać w sąsiedztwie hali pod ziemią. Niezwykły romański ceglany, sklepiony kapitularz. Proszę Państwa, syn Świętopełka i Eufrozyny, a więc siostrzeniec tego złego ducha Świętopełka, Władysława Odonica, Mściwój II, urodził się w 1224 roku, zmarł w 1294. To też jest jego podobizna w kościele, w dzisiejszej archikatedrze w Oliwie. Jest też jego pieczęć w takim stanie, jakie jest zachowana. Ciekawe, że i jednego, i drugiego przedstawiono w XVI wieku w zbroi, no właśnie pamiętając o tych wszystkich walkach, bo on też musiał wojować. Przepraszam, jeszcze tego nie chciałem. On też musiał wojować. Zresztą jeszcze za życia ojca, kiedy uzyskał pełnoletność,
dostał od niego dzielnicę i zawarł samodzielnie pokój z Barnimem, księciem, obiecując mu sukcesję, kiedy jego ojciec i on umrą, obiecując mu nawet Gdańsk. To się oczywiście Świętopełkowi, już podstarzałemu, ale energicznemu, nie mogło spodobać, bo bez porozumienia z nim pisze takie rzeczy i wobec tego wydziedziczył go i jako sukcesora wyznaczył Warcisława, młodszego od Mściwoja, zresztą przyrodniego brata. No więc Mściwój schronił się najpierw w swojej dzielnicy, ale zaczął od razu zabiegać o pomoc, bo chciał w walce z Warcisławą odzyskać swoje panowanie. Oczywiście to już po śmierci Świętopełka. I dziwne rzeczy wtedy obiecywał, o wiele więcej być może niż chciał dotrzymać, ale wyglądało to nieciekawie, bo na przykład oddał w pewnym momencie książętom, margrabiom brandenburskim, było ich trzech wtedy panujących tam, oddał Gdańsk za rentę pieniężną i za obietnicę, że prawda po jego śmierci oni będą mogli ten Gdańsk posiadać. Również stosował takie obietnice wielokrotnie w stosunku na przykład do krzyżaków i do różnych innych pomocników, tych, których pomoc chciał uzyskać. No ale losy tych wojen, tych właśnie toczyło się rozmaicie. No, Warcisław niespodziewanie umarł, więc Mściwój mógł przejąć władzę. Zresztą przedtem Warcisława, najpierw zresztą sam był pojmany w niewolę, potem Warcisława uwięził i tak to było. Zresztą trzeba powiedzieć, tu od dzieciństwa on miał problemy, bo kiedy Świętopełk w 1248 roku zawarł ostateczny pokój, jak się wydawało, z krzyżakami, musiał jako rękojmie, że nie będzie więcej wojował przeciw krzyżakom, oddać im swojego syna, właśnie Mściwoja. I ten młody człowiek najpierw był tu na Pomorzu, ale u krzyżaków, potem został posłany do Austrii, do Wiener Neustadt. No to niewątpliwie było korzystne dla niego, bo mógł poznać wiele rzeczy za granicą. Jak twierdzą jego biografowie, poznał też technikę dyplomacji i po prostu obiecywał potem różnym książętom, których chciał pozyskać, niestworzone rzeczy, czego oczywiście, jak dzisiaj się twierdzi, nie chciał, nie zamierzał dotrzymać. No rzeczywiście z Brandenburczykami był problem, bo w 1270, kiedy Mściwój wyprawił się na Kujawy, żeby tam walczyć ze swoimi przeciwnikami, to wtedy Brandenburczycy przyjechali tu, wyprawili się na Gdańsk i z pomocą przychylnych niemieckich mieszczan zajęli Gdańsk. No i kiedy Mściwój wrócił z Kujaw, zresztą też szczęście mu sprzyjało, bo jego główny przeciwnik umarł, no to zastał Gdańsk w rękach margrabiów brandenburskich. I wtedy zwrócił się do Bolesława Pobożnego, to był syn Władysława Odonica, książę wielkopolski, o pomoc. I w styczniu 1272 roku, no mamy praktycznie okrągłą rocznicę,
wyprawił się pobożny z niewielkimi oddziałami do Gdańska i w zadziwiający sposób, podłożywszy ogień, opanował gród. Odebrał go Brandenburczykom wyjątkowo, jakoś zadziwiająco łatwo, jak to kronika wielkopolska opisuje. No powiedzmy jeszcze, że był mróz i wody w fosach nie było, wszystko było pokryte grubą warstwą lodu, co na pewno ułatwiało sprawę. Ale być może Brandenburczycy się nie spodziewali ataku albo nie docenili jego siły. Także dzięki temu Mściwy odzyskał Gdańsk i zaczęła się współpraca z Wielkopolską. No i po jeszcze różnych innych perypetiach wreszcie Mściwój, można powiedzieć, że się zrehabilitował za wszystkie swoje niemądre czyny. Zresztą, czy my dzisiaj możemy to oceniać? Wielu szczegółów nie znamy. Może to była jedyna droga, te jego obietnice. W każdym razie zjechał się już pobożny, już umarł, jego bratanek, syn Przemysła I, też syna Odonica, czyli wnuk Odonica, Przemysł II, wtedy młody, objął władzę w Wielkopolsce i taki akt w Kępnie podpisali. My, Mściwój, z Bożej opatrzności Książę Pomorza, podajemy do wiadomości, że niezmuszeni, ni gwałtem, ni strachem, lecz z własnej chęci i samorzutnie w imieniu naszym i naszych następców i spadkobierców, tytułem prawdziwej i czystej darowizny za życia, dajemy i przekazujemy synaczkowi naszemu, kochanemu Przemysłowi, z Bożej łaski księciu Polski, całą ziemię naszego księstwa, mianowicie Pomorza, z wszystkimi miastami, grodami, wsiami i kościołami. To było 15 lutego 1282 roku. W Kępnie, Wielkopolsce, jest pomnik, kamień pamiątkowy. Tutaj mamy napis tu 15 lutego i tak dalej. Mściwój przekazał Pomorze Wschodnie Przemysłowi II. Mściwój panował dalej w Gdańsku, ale Pomorze formalnie należało już do Przemysła II i po śmierci Mściwoja Przemysł zjechał tutaj, odebrał hołdy i tak dalej. I to był zaczątek jednoczenia ziem polskich. No niestety ten proces udaremnili nasłani przez Brandenburczyków zbrodniarze, którzy zabili Przemysła. Również potem, jak wiadomo, Łokietek miał problemy, potem czescy królowie czy książęta i wrócił Łokietek. No, Krzyżacy za Łokietka zajęli Gdańsk, także potem Pomorze Gdańskie. Trzeba było czekać dopiero na Kazimierza Jagiellończyka, żeby przywrócić Pomorze Gdańskie w Polsce. Ale był to niezwykle ważny akt, dalekowzroczny, który, jak powiedziałem, zapoczątkował scalanie ziem polskich z powrotem. No jeszcze mamy w Gdańsku od lat chyba 10 medal księcia Mściwoja II. Dwa są takie medale, jeden świętego Wojciecha, drugi księcia Mściwoja. Co roku nadaje się zasłużonym osobom te medale. Także ceni się jego pamięć. Drodzy Państwo, mamy nie tylko w Oliwie tego Mściwoja, ale także w katedrze pelplińskiej, bo on przeniósł
klasztor cystersów z Pogódek, tam niedaleko, do Pelplina. I wobec tego w XVII wieku chyba Herman Hahn namalował jego podobiznę, to po lewej stronie, a po prawej jest jego stryj Sambor, brat Świętopełka, w tym przypadku o tyle zasłużony, że sprowadził cystersów wcześniej właśnie do tychże Pogódek, a Mściwój przeniósł klasztor do Pelplina. Sambor to była postać, można powiedzieć, nieszczęśliwa. Brat Świętopełka, urodzony, tu są daty też, zresztą nie wiadomo dokładnie kiedy, 1211-1212, tak samo data śmierci roczna jest w granicach dwóch lat, błędu dwóch lat. Sambor miał jakiegoś takiego gryfa w herbie, właśnie wtedy ten gryf się zaczął, sprowadzony zresztą niewątpliwie z zachodniego Pomorza. Sambor od początku, kiedy Świętopełk uzyskał władzę, Świętopełk się nim opiekował, bo był starszy. I na razie, na początku była zgoda, ale kiedy już wydoroślał, zaczął zwalczać Świętopełka, dostał od niego najpierw dzielnicę Lubiszewską. To jest koło Tczewa, ale Tczewa jeszcze nie było wtedy. I Sambor działał tam w tej lubiszewskiej dzielnicy, jako taki książę, można powiedzieć. No ale ponieważ spiskował przeciwko Świętopełkowi, Świętopełk go wygnał. I tak tu było. Wygnał, on szukał oczywiście pomocy u krzyżaków, u książąt kujawskich, u innych. Potem się godzili, wracał, przez parę lat rządził i znowu wracał do swojego spiskowania, do walki o władzę w całym księstwie gdańskim i znowu go wyganiano. To samo robił również za Mściwoja i Mściwój ostatecznie odebrał mu jego dzielnicę i wygonił. No i wtedy pojechał do swojego zięcia, do Inowrocławia i tam umarł. Ale tenże Sambor, mimo tych właśnie wszystkich prób i działania, powiedzmy, niekorzystnego, miał też swoje zasługi. Od 1258 roku zaczął budować miasto Tczew. Tu widzimy, jaka piękna jest panorama Tczewa od strony Wisły, kościół dominikanów po lewej, kościół farny, czyli parafialny w środku, u góry. I nadał też w 1260 roku Tczewowi prawa miejskie. No a druga jego zasługa to właśnie założenie klasztoru w Pogódkach, cystersów. Sprowadził tych zakonników ze słynnego klasztoru w Bad Doberan, Mecklenburgii, koło Rostocku. To jest oczywiście dużo późniejszy obraz Andrzeja Sztecha, około 1670 roku, też z Pelplina, właśnie jak zakładają, podpisują akt założenia klasztoru, nadania mu ziem i tak dalej. Jak już mówiłem, został ten klasztor potem przeniesiony przez Mściwoja do Pelplina, gdzie do dzisiaj no, mamy wspaniałe zabytki, katedrę przede wszystkim. Ale ożenił się ten Sambor z księżną Mechtyldą w Mecklenburgii.
miał z nią dzieci, w tym m.in. Małgorzatę. Urodzona w 1234 roku, no ja tu podaję tą datę w ślad za profesorem Śliwińskim, bo inni podają wcześniejsze daty nieokreślone, ale to jest data ustalona przez profesora. Zmarła w 1282 roku. Ponieważ jej ojciec, jak już mówiłem, no miał burzliwe koleje żywota, często musiał opuszczać swój dom razem z rodziną, więc ona nie odebrała wychowania takiego typowego dla ówczesnych dziewcząt, tylko bardziej podkreślono w tym wychowaniu cnoty rycerskie, a przede wszystkim jazdę konną, którą aż do końca życia uwielbiała. I to przyczyniło się potem do powstania różnych opowieści i legend. Nazywali ją Czarną Gretą albo Małgorzatą, rączy koń, czy tam skoczny koń. W Polsce przyjęło się mówić, że Małgorzata co koń wyskoczy. Ta dziewczyna zrobiła oszałamiającą karierę. W 1248 roku na wyspie Femarn przy Mecklenburgii w stronę Danii została żoną księcia duńskiego, królewicza Krzysztofa. I tak się złożyło, że w parę lat później, chyba w 1252, zmarł król Abel, to był brat tego Krzysztofa. On miał syna, ale ten syn był jeszcze młodociany i wobec tego Krzysztof objął władzę w Kopenhadze jako król Danii. Ona została królową. Oboje zostali koronowani w katedrze w Lund. Lund to dzisiaj Szwecja, Skania. Ale wtedy cała ta południowa Szwecja należała do Danii i Lund było katedrą duńską. Ale jego panowanie, tego Krzysztofa, też było niespokojne. Od samego początku ten sam arcybiskup, który go razem z Małgorzatą koronował na króla, zwalczał go też przeciwko niemu. Krzysztof był zwolennikiem władzy absolutnej, natomiast rodziły się już za przykładem Anglii rozmaite bardziej demokratyczne poglądy. Poza tym arcybiskup chciał władzy i przywilejów dla kościoła, a król nie bardzo chciał uszczuplać swoje władzy. No w każdym razie było to panowanie pełne walk i niespodziewanie ten król zmarł w 1258 roku. 1258. I ona przejęła władzę. Objęła władzę w imieniu 10-letniego syna Eryka, też późniejszego króla. Ona zresztą była energiczną osobą, od razu przeprowadziła jego koronację, mimo że on był jeszcze dzieckiem. No to wywołało opór właśnie hierarchiów kościelnych tamtejszych, do tego stopnia, że obłożyli ją klątwą, ją i tego chłopca. Niezależnie od tego próbowała wojnami odzyskać południową Jutlandię, to jest dzisiaj Szlezwik, Szlezwik-Holsztyn. To należało do Danii, ale hrabiowie Szlezwiku to zajęli. Próbowała odzyskać, nie udało się jej to. Trafiła do niewoli razem z dzieckiem, była rok w niewoli.
po roku została uwolniona dzięki wstawiennictwu księcia Brunszwiku, chyba Adolfa, i odwdzięczyła się mu, mianując go na pewien czas namiestnikiem całej Danii. No oczywiście Eryk dorastał, w 1264 uznano jego pełnoletniość, ale ona dalej miała wpływy na jego rządy, on się jej radził. Być może miał tego dosyć, chciał być bardziej samodzielny i w 1266 ofiarował jej Estonię. I wówczas ona przeniosła się do Estonii, do Tallina, wówczas to był Reval, i pokazała, że potrafi dbać o ten kraj, przede wszystkim o jego stolicę. Otoczyła to miasto murami obronnymi. Oczywiście te mury potem rozbudowano, ale przyjemnie jest pomyśleć, że te mury w Tallinie, które są jego chlubą, które wszystkim się pokazuje, 13-metrowej wysokości ściany otaczające miasto dolne, no i oczywiście także pierścień murów otaczający miasto górne z zamkiem. Przyjemnie jest pomyśleć, że zawdzięczają swoje powstanie księżniczce naszej pomorskiej, Małgorzacie. No ona w 1282 roku możnowładcy duńscy dokonali czegoś w rodzaju zamachu stanu. Nie pozbawili króla władzy, ale ją uszczuplili. W tym czasie powstało coś w rodzaju pierwszej duńskiej konstytucji, a więc bardzo zmniejszającej władzę króla. Już przedtem też za jego rządów powstał pierwszy parlament i wobec tego, ale to jeszcze nic, zażądali także, żeby ona opuściła Danię. Uznawali ją za złego ducha tego króla. Pojechała wtedy do Mecklenburgii, do Rostocku i tam zmarła. Pochowano ją najpierw w kościele Świętego Krzyża. Ten kościół istnieje do dzisiaj, jest oczywiście dzisiaj protestancki, ale to jest dawny kościół klasztorny. I w 1270 roku założony przez nią właśnie, i ponieważ była w tym czasie w Rzymie, dostała od papieża relikwie Krzyża Świętego i podarowała właśnie temu kościołowi. Także nic dziwnego, że tam ją pochowano, ale po roku przeniesiono ciało do Beran, do tej wspaniałej świątyni cysterskiej. Tu widzimy właśnie dzisiejszy stan, fragment tylko murów otaczających Tallin. Te mury Małgorzaty były dużo niższe, można oglądać i poszukiwać tych fragmentów pamiętających jej czasy. Tutaj też widzimy jej grób. Nagrobek wzruszający w prezbiterium kościoła w Bad Doberan, też kościół dzisiaj protestancki, ale piękny, sławny ze swojej architektury i świetnie zachowany i bardzo dobrze utrzymany. Proszę Państwa, ci książęta w Gdańsku, większość z nich, w każdym razie Świętopełk, Mściwój i ich potomkowie, byli pochowani w kościele cystersów w Oliwie. Dzisiaj jest archikatedra, patrzymy na prezbiterium i
tutaj nad stalami są portrety tych wszystkich dobrodziejów tego kościoła. I tu po prawej stronie w 1615 roku opat ufundował ich grobowiec. Dlaczego ufundował? Na pewno był jakiś wcześniej, ale były, jak wiadomo, zniszczenia w 1577 roku w czasie oblężenia miasta przez Batorego. Gdańszczanie splądrowali kościół, więc wtedy prawdopodobnie ten nagrobek został zniszczony i wobec tego opat Konarski w 1615 roku ufundował ten marmurowy nagrobek. On był w prezbiterium. W 1889 przeniesiono go do ambitu, czyli do tego obejścia prezbiterium, a od 1984 roku jest tutaj w południowym ramieniu transeptu. I ten napis po łacinie: grobowiec przesławnych książąt i namiestników Pomorza, fundatorów tego kościoła. Sławni, zasłużeni i mnóstwo jest po nich pamiątek i w Polsce, i w Mecklenburgii, i nawet w Estonii, i w Danii, i na pewno bliżej nas, na całym Pomorzu. Dziękuję.